pracujemy, z kim jesteśmy w ciąży! To brzmi strasznie dziwnie. O! Dobra, yeah. Papier, kamień, nożyce, kto losuje swoją parę? Trzy, cztery! Dobra, czyli Fika losuje, proszę bardzo. Kto będzie w twojej parze? Uwaga! Uwaga! Świeży! Ja jestem i teraz będziemy losować, kto z nas w tych parach jest w ciąży, bo może wyjść tak, że na przykład ja będę i Hania będzie musiała spełniać moje zachcianie. Kto jest w ciąży? Chyba Wika. Yes! I to znaczy, że ty zaszedłeś w ciąży, ja czyli tak. Ciebie musiała ta... Nie ciesz się tak, bo będziesz musiał dzisiaj nosić prawdziwy ciężar ze sobą. Nie! Chciałem być w ciąży! Gratulacje! Jesteśmy w ciąży! Jesteśmy w ciąży! Dobra, czas zrobić sobie brzuch. Ile ważyliście przy porodzie? Ja ponad 5 ważyłem. Ja też ponad 5. Duże chłopaki! Big boys! Ja 4200, to dużo jak na dziewczynkę. 4-2-0? Co ty robisz? Kinofem to otwierasz? Nie mam noża na wierzchu. W ogóle to jest fajne, że spełnia teraz marzenia tylu chłopaków. Wiecie, ile chłopaków chciałaby mieć dziecko z Hanią? Wiecie, jakie bogate będzie to dziecko? O, właśnie, ja pamiętam, że to była w ogóle moja pierwsza ciekawostka, że jak kobiety są w ciąży, to mężczyźni wydzielają specjalny hormon, który sprawia, że mężczyźni tyją po to, żeby się przygotować na nieprzespane noce. To znaczy, że mogli się wpieprzać ile chce. Dobra, no to ja też to robię. No jest zarąbiście. A co? A gdzie moje dziecko? W garażu. Nie wiem, co ono tam robi, ale... Poczekaj, może trochę to dziecko spłaszczymy, co? Żeby lepiej przylegało do brzucha. To. Nagrywało się odcinki, to się ma. Tutaj wsadzasz kulę i masz swój brzuch ciążowy. Ej, dobra, stabilnie. Trochę za ciężkie, ale tu też musi przykleić. Ej, a kto powiedział, że mamy być w 9 miesiącu ciąży? Czemu to na przykład nie mógł być pierwszy? Właśnie, no bo wtedy byś musiała rzygać cały czas. A, na razie. Ej, rzygajmy się dzisiaj pod odcinek. Tak! Wymiotowanie! O, lepiej? Tak. O, jak super. Jezus Maria! Ojciec oszala! Ale skurcz mnie złapał w dupie. Ja mam tak stabilną konstrukcję, że mogę skakać. No. Rakamakafo! Freestyle! Nie no, tak nie wyglądają kobiety w ciąży. Tak wygląda. Ja myślę, że jak ty będziesz wyglądać? Na pewno pięknie i seksownie. Pójdzie mi wszystko w cycki. Co ty się przejmujesz? Będzie dobrze. Dobra, to odsłupka też ciąga. No ja tu mam włosy akurat! Weź! Okej. Okay. Nic, nie, trochę jest. Teraz. Że coś herbatki byś chciała? Soku, ogórków. Ooo, nalejmy trochę soku z oliwek, bo ogórki a oliwki to podobnie. I wrzućmy ogórka do środka. Dobra, to szafka dla tatusia jest. Taką ładną szklankę damy. O, tak! O, wow! Proszę bardzo, uznałem, że będzie bardzo dobry. O, zebrało mi się! Oddychaj, oddychaj! Zabrzmiało jak rzygi? Nie. Teraz zabrzmiało jak rzygi? To było. A jak grzyga, to nawet to jest piknik. Ja to nie wiem. Wiesz, to dla dziecka podobno dobre są takie kiszonki. Tak, antyoksydanty. O. Kopło. Kopnęło cię? Tak. Nie, myślę, jakby cię kopnął, to byś odleciała trochę, bo to piłkarz. Nie wiem, czy wiecie, my się teraz przeprowadziliśmy do spokojnej okolicy właśnie ze względu na malucha i mamy bardzo przyjemnych sąsiadów, którzy też spodziewają się maluszka, więc zajdziemy teraz w odwiedziny zobaczyć, co tam u nich na herbatkę. Mam ochotę. Tak. Na lody z truskawkami. Dobrze. Mamy truskawki? Wyczaruję. Biała czekolada z maliną. Nie zorientuję się, że to jest malina i truskawka, mówię wam. Puk, puk. Halo. Sąsiedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. O Jezus, kochana. Nie musi być. Mua, mua, mua. Jak się czujesz, kochana? My robimy tak. O! Dzisiaj rzygałam 2 razy. O, tylko 2? Tak. A to weź się na 3 raz i zrzygać na wszelki. Później, po lodach z truskawkami. Już nie mam czym. Kopię coś. Poczekaj. U, Jezus Maria, ale kopię. Tak, po tatusiu. Ma fajter. A nie, po mamusi. No co prawda, nie są one pierwszej świeżości, ale wyciągniemy te, które są jeszcze. Już! Słonko, chwilka! Strasznie upierdliwa ta moja świeżynka. Słyszałem, że jak dzieciom jeszcze w łonach mamy i ojców się puszcza muzykę, to one w przyszłości są mądre. Dlatego mam specjalne piosenki, które mogę puścić, żeby w przyszłości były kimś. O. Proszę, Queen. Ej, to jest dobra półka, patrz!
Jo! Ej, świetna półka rzeczywiście. Dzieciom w łonie matki sprawia, że one po prostu... Dobra, nie zasrać się. Słuchaj, wujka! Rozsuć nogi! O Jezus, co ty mówisz do mojej kobiety? Teraz dajcie mi chwilę, muszę lody dojeść, dobra? Brakuje mi tu ogórków kiszonych w tym. Chcesz oliwek trochę? W ogóle świetny sok z czarnych oliwek. Dawaj. Chcesz? Dobra, sprawdźmy jak to smakuje. Pięknie. Pomasujesz mi stópkę. Jedną tylko? Klapka też. Jakie te lody są pyszne. Ała, najlepsze masowanie przez klapki. W ogóle mało osób wie. Ale jest najlepsze. Jak to dobrze klapki działa dla dziecka. Oj, skarbie, nie tym razem. Ale spróbuj, rozpłaczę się zaraz. O. Sorry dziecko, ja nie wiem, czy nasze dziecko powinno się spotykać z nimi, wiesz? To lody z truskawkami są. Weź, bo już szykała ci 5 razy, no czemu jej to dajesz? Disgusting. Ciężko będzie widzowie. Dopiero początek. O, pizza. Pasowałoby tu anchoa i trochę nutelli. Ja proponuję, żebyśmy poszli na zakupy dla naszych dzieci. Zobaczyli jakieś nowe ciuszki, kupili coś. No za niedługo nasze dziecko się narodzi, a my nie mamy nic. Fajnie takie rodzinne wyjście. O, pięknie, może jak będzie się też głodno, to sobie coś zjemy, tak? Żeby też odżywiać te popaski. Nie, nie mają dotknąć. Pamiętajcie widzowie, trzeba się spytać kobiety w ciąży, czy można dotknąć buźka. Tak. My też mam zakaz dotykania mojego dziecka. Okej, okay, nie. Bycz. Ej, ale nie kłóćcie się, nie mam odżycie na dziecko wpływa to. No co, idziemy na zakupy? I tak pewnie będziemy na zaza. Tak. Dziękuję, że mi tak pomagasz. Nie ma problemu. Wszystko dla ciebie świeżynko. Umiesz wiązać buty? Serio nie mogę. Excuse me. Wsiadałem do samochodu. Edo, czy ciekawe, czy wsiąść, wsiądnięcie? Wejście do samochodu będzie tak trudne. Moim celem dzisiaj jest, żeby ktoś zapytał mnie, który to miesiąc. Moim też celem. O, tak. O, i nóżka. Nóżka, opa. Dobrze. Chodźcie, raz, dwa, trzy, bo się zawiejecie, no. Nie, no równo. Pan uśmiechła. Dzisiejszy czas za każdym może być w ciąży. Najpierw pupka, później nóżki. Sprawnie mi to poszło. Co tak? Ja to mam ochotę chyba na tą telenowelę dzisiaj. Telenowelę? Albo horror. Iść po laptop? Teraz? Nie. Potem, dobra. Za 3 minuty. Teraz jeszcze siedź. Dobra. Ale nie ruszaj, bo za 3 minuty musisz iść po laptop. A może jednak komedia romantyczna? Może być komedia romantyczna. Może być romantyczny horror. Zmierzch. Tak. Dobrze. Opa, lala. Dobrze. Trochę się przyspało, Hani, w trakcie jazdy. Takie zdjęcia. Czekaj, właśnie naszymi... O, nie! Także zapra... Telefon nie mogę trzymać blisko brzucha, bo to promieniowanie. Tak, i dziecko będzie miało 5G głowę jakąś głupią. Śpieszy zasnął. Wstawaj! Nie zasnąłem. Ej, strasznie mi się spocił brzuch. Dojechali też ci. Cześć! Cześć! Sorry, przepraszamy. Nie mogliście się powstrzymać, przyznajcie. Dobrze, trzeba kupić wózek, bo to je, wiecie, 9 miesiąc to już... Tak naprawdę to wcześniej to powinno być załatwione, ale oczywiście świeży nie chciał jechać ze mną na zakupy. To przez te jego humory. Oj, omijam kałużę. Przyznajcie, to nie moja wina. Tak jesteś właśnie! Dobrze. Wyrzuć to z siebie, Lecimy dalej. Boże, kim jest? Pika. Muszę przywitać z pieskiem? No, ale słodzie. On jest dobry dla dzieci, tak? Jest taki piękny. Dziecko mi uszkodzi. Czemu mi nie powiedziałeś, że mam zakole na wierzchu? Zastanów się, Kuba, jaka jest twoja robota? Chryć mi każde twoje zakole. No, no, u nas jest dużo miłości, ale czasami mam ochotę wydobywać się oczy. Ja rozumiem. Chcesz? Niepotrzebne mi to odprawę teraz. W porządku, miesiąc minął. O, dobrze. Czuję się tak niezręcznie, że zaraz wyjdę z siebie i stanę obok. Co jest tak wypasionego w tym wózku, że jest tak wypasione? No jakie ma skrzydła, bo jakie falusy ma złote. Po co ten przycisk z dołu? Katapulta to jest. Katapulta? To jest chyba najbardziej bajerancki wózek, jaki widziałem w życiu. A ile kosztuje taki wózek? 12 koła. Oj, to lepiej odłóż to. No to myślę na przykład z napędem elektrycznym. Nie. Na pilot pewnie, pilot i pilot...
Ej, dobra, chyba tego bierzemy. Bardzo jest szybki i driftować można. Strasznie dużo pieniędzy się wydaje na dzieci takie, co? A co, będziesz oszczędzał na swoim dziecku? Ty złamany groszu? Ania, może jednak ten, zainwestujemy w coś lepszego niż dziecko, co? Co jest grane? Chcesz na przykład potestować, to możemy wyjechać. Wiadomo, że chcemy potestować! Ej, wyjechaliśmy nową furą z salonu. Patrz, cyk, hamulec i babyk nie odjedzie. Bardzo śmieszne. Już nie potrzebuję fotelika. Ale no mało ci brakuje. Od 3 lat nie potrzebuję fotelika. Dziękujemy bardzo za, tak, za super oprowadzenie i pokazanie tych wszystkich wózków. Wyszukałam 10 rzeczy, które robią kobiety w ciąży po kryjomu i chcę zobaczyć, czy wy też tak macie. Więc tak, pierwsza rzecz. No tak, bo jesteśmy w ciąży. Tak, no. Nie golicie się. Właśnie siostra mi napisała, że ciężko bardzo, że trzeba... No jak tu dotrzeć? No to... Atakujecie lodówkę jak ninja. Ej, nic nie widać. Czy wy wykorzystujecie hormony jako wymówkę? Czasami tak. Chodzą z rozpiętymi spodniami. Jeszcze zapięte. Popo. Czy to się też zalicza? O Jezus. Nie no, tak daleko gdzie iść tam? Idziemy. Aż mi nogi spuchły. Będziesz kiedyś wielką... Nie, nie życzę ci bycia gwiazdą. Życzę ci bycia szczęśliwą. Odpowiedział ci. Ej, co? Ej! Ty! Ej! On się instynkt wydacie, że jest autentycznie się zdenerwowałem. Dobra, proszę państwa, znaleźliśmy od razu niedaleko sklep z zabawkami, więc idziemy. Ej, Bartek, ale nie strasz tak, bo serio coś mi wypłynie. Patrz to. Cześć? Jak jestem dobry? Nasze dziecko będzie kamplami machało. Ciekawe, czy można tam obciążenia dodać. Właśnie to piłem sobie Hudsona, Huragana, Horneta. Sobie czy dziecku? Dziecko, oczywiście. I patrzcie to, on się zmienia pod temperaturą. Muszę pokazać babie. Patrz, byku. Znaczy, patrz, kochana. Jest, ja mam gorąco. Dobrze. Wow! A teraz słuchajcie, jako że dziewczyny bardzo są głodne i mają dużo zachcianek, to lecimy sobie szybko na jedzonko. Jednak nie chcę jeść. Albo chcę. Musisz. Albo nie chcę jednak. Posiedzieliśmy w samochodzie. Dalej nie mogłeś zaparkować? Miałeś... tu jest nasze miejsce. Idealne miejsce, czy pod samym tym, a ty musiałaś zaparkować gdzieś na drugim końcu parkingu w ogóle. Naprawdę. Na pewno bierzemy ciasto, bo moje dziecko potrzebuje ciasto. Wcale to nie jest wymówka. A gdyby tak tego chłopsika zalać sosem waniliowym? To jest na pewno dobry pomysł. Jak wiedzy serii? Tam był, na początku. Jest problem pierwszy, nie damy rady się przesunąć bliżej do stołu. Ej, jak jeść tak z tym? Też masz takie momenty, że tak wszystko ci nagle przytłacza. O Jezu, widzisz tam tego popasa? Jezu, jaki słodki. Nie widzę. Bo żartuję, tylko tam go nie ma tak naprawdę. A. Widzisz, jaki słodki. Patrz na tą lampę tam. Którą? Jakąkolwiek. Mi psychicznie chce się jeść. No. Fizycznie nie chce mi się jeść. No. Przesadziłem, ale ja jestem ojcem i ja potrzebuję tego. Słuchajcie, napisałem na grupce, na której są 3 dziewczyny, które są w ciąży, moja siostra i moje przyjaciółki. Ej, zdradźcie, co robiłyście, jak byłyście w ciąży. A ona tak. Ogólnie to umierasz, zdychasz, ciężko ci, życie ciężkie, życie boli, chodzenie po schodach, na pierwszym piętro dramat, pieprzanie wszystkiego po 23, a później nie zaśniesz, bo zgaga. Też się zgadza, to co mówiłaś. Dziecko się rusza, więc też spać nie możesz. Nie mieścisz się w nic, bo bebzol, na reklamach nawet płaczesz i szybko się wkurzasz i później ci smutno, bo się wkurzyłaś i tak samo właśnie jak mieliśmy. Chciałem podziękować i pozdrowić moją siostrę i nasze przyjaciółki Marlenę i Justynkę. Pozdrawiamy. Dziękuję za rady. Proszę na połączenie. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu podczas sikania nie widziałem swojego pisiora, nie? A druga sprawa, zakleiłaś mi majtki taśmą i nie mogłem ściągnąć kaci. Dobrze wygląda z tej perspektywy? Tak. Taką perspektywę miał kibol przed chwilą. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że Hani jest bardzo do twarzy z brzuszkiem. Ciągle mi się odbija. Ale mega cute wyglądasz. Tak. No, myślę, że ludzie będą pisać właśnie w komentarzu, że Hani, ładnie. Kochanie, mam za ściankę kupić nowe prześcieradło. Nie mam problemu, wziąłam też nam nową pościel. O, ale jako oczopląsna. O, weź, bo zaraz będziesz wymiotować. Przestań. Czekaj, ona jest brzydka przecież, co ty? Nie, no serio? Ona ci się podoba? No dobra, no to najważniejsze.
Trzymaj mi oczywiście, ciężko, mi oczywiście. Ja nie wiem, czemu wcześniej tego nie zrobiłem. Czajcie, że wychodząc ze sklepu, pan ochroniarz mnie zatrzymał i kazał mi się roznegliżować, wykazać mój piękny brzuszek, bo myślał, że coś kradnę. Hani nie kazał, to jest seksizm. Świeży, wstawaj! Wstawaj! Jeju! Co tu się wydarzyło? Nic, lecimy dalej! Okej. Wika, pójdziesz mi po dresy jakieś. Dresy jazzy.store! Hani, weź też takie dresy. Młode kobiety w ciąży są najpiękniejsze. No a mężczyźni też. Nie, Jezus, te kształty. O, to są dwa życia w jednym życiu, czajcie to, jakie piękne. Zanieś do wujasa do pokoju, tam. On chyba zrozumiał tę komendę, nowa komenda, wymemła ją jak najbardziej, żeby nie była już do dalszego użytku, wiesz? Nie, to już nie jest twoje. Witamy na pierwszych zajęciach pilatesu dziecięcego. O tak. Proszę się ustawić za swoim partnerem w pozycji wspierającej. Wspieramy całym sercem. Słuchajcie, siódmy miesiąc. Nie, ja jestem rozkroczony, ty nie musisz. Proszę tutaj panie, które są w okresie piękna, ponieważ nie mówimy w ciąży, tylko w okresie piękna, wesprzeć dłonie na swoje piękne biodra. Pięknie robisz, pięknie. Tak, do góry, w dół, do środka. Ej, strasznie chcę się odbijać, jak to robię. To dobrze, nie przejmuj się. To się odbijaj. Ale Hangiery. Ej, dobra, Bartek, kto dłużej wytrzyma na jednej nodze? Trzy, cztery. Kochana, ja bez nóg wytrzymałem. Uważaj, Boże święty, dziękuję. A nawet... Co za piesek. O, teraz ci siądzie na głowie. Starajcie się wdychać cały czas powietrze nosem. Nie. Dobra, pamiętamy cały czas o oddychaniu uszami. Ej, czuję jak mi wychodzi. Wyciągnąć mocno jak najdalej ręce. Albo szwintować ze sobą. Dobra, rozsadzam was do ostatniej ławki. Ciebie. I uwalniamy z siebie całą jakąś złą energię krzycząc. Ale czemu? Bo budzisz dziecko mi. Dobra, w takim razie to już koniec, możecie powolutku wstawać. I... O Jezus Maria, wody obiesuj! Przerodzę! Co się robi w takiej sytuacji, bo ja nie wiem! Nie, nie, na musi, tak się rodzi, tak się rodzi! Tak się rodzi! Oddychaj, głośno! Znaczy, nie głośno, tylko mocno! Bycie mogę. O nie. Ojciec przecina pępowinę. Jeszcze trochę, dawaj! Dawaj! O, przecież jest.